Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Akademii Morskiej, tym razem troszeczkę innej. Będzie tylko o odblokowaniu bardzo ważnej funkcji, którą chciałbym, żebyście wszyscy sobie włączyli, ponieważ niedługo zaczną się polowania. Tak jest. Mam tam dostęp do jakichś nagród jako community contributor, więc najpierw zrobimy polowania bez żadnych nagród, żeby zobaczyć, czy w ogóle konkurencje nadają się, ale możecie liczyć na polowanie na szczura, możecie liczyć na polowanie na byka tłustego i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy się pobawili. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra zabawa jak w WoCie, ale żeby do tego mieć dostęp, musicie mieć odblokowane coś, co nazywa się trening. Słuchajcie, bitwy treningowe są w World of Warships do odblokowania. Podobno, taką opinię słyszałem, że jest to na razie normalnie zablokowane ze względu na obciążenie serwerów. No to spróbujmy im obciążyć naprawdę te serwery, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak odblokować bitwy treningowe? Moi drodzy, pod tym filmem dostaniecie link do paczki z modem, który to powoduje. Już wam pokażę, co tam będzie. Nie będę wybierał plików, tylko wszystko wam skopiuję. W paczce po rozpakowaniu będziecie mieli katalog oraz jeden plik. Katalog nazywa się ResMods, a plik nazywa się chyba to, patch.xml. Przed skopiowaniem moich plików do siebie chciałbym, żebyście sobie kopię zapasową zrobili. Możecie zrobić coś takiego. Nowy folder, nazwać to zapas. I tutaj skopiować, czyli to. Kopiuj i tutaj. Wklej oraz ResMods. Zakładając, że będziecie mieli ten katalog. Kopiuj i tutaj wklej. Gdyby coś wam nie poszło tak jak trzeba z moją paczką, wtedy zawsze możecie usunąć te dwa pliki i przywrócić sobie te, które tutaj zmagazynujecie. I to tyle. Jak wygląda bitwa treningowa, teraz wam pokażę. Oczywiście skopiujecie do głównego katalogu z grą, czyli to się nazywa World of Warships, tutaj. To jest coś takiego jak w WoCie. Wyskoczy wam, czy chcecie zamienić, czy też nadpisać. To oczywiście zaznaczacie, że chcecie wszystkie pliki podmienić, nadpisać i tak dalej. Później oczywiście musicie mieć wyłączone World of Warships, kiedy to będziecie robili. Później odpalacie sobie World of Warships i tutaj powinno dodać wam właśnie ten trening, aczkolwiek nie wiem, czy to zadziała na wszystkich kontach, czy musicie mieć jakiś poziom w tym miejscu. Zaraz. Przebieg służby. O, nie wiem, czy tu musicie mieć jakiś szczególny poziom, czy nawet na pierwszym poziomie to można odblokować. Tego szczerze mówiąc nie wiem, bo ja już mam 8 poziom. Znaczy, już, no, bardzo szybko się to wszystko nabija. Jeżeli przy pierwszym odpaleniu nie pojawi wam się ta opcja, bo u mnie na przykład tak było, to jeszcze raz wychodzicie z gry zupełnie i uruchamiacie ponownie i powinno to być. Jak działa tego typu trening? Słuchajcie, do konkursów on się przyda oraz możecie sobie postrzelać za darmo, no może nie za darmo, ale możecie sobie postrzelać treningowo. Zobaczcie, zaznaczacie trening, wybieracie sobie okręt, jakim chcecie wziąć udział w tym treningu i klikacie bitwa. W tym miejscu pojawią wam się jakieś bitwy treningowe, jeżeli będą, albo będzie ta lista pusta, robimy stwórz bitwę, tutaj wybieracie sobie mapkę oraz ilu graczy może wziąć udział, na przykład 12 na 12, tutaj ile będzie trwała ta bitwa treningowa, mapka, później jaka, czy standardowa, czy dominacja i tak dalej. To mam zaznaczone zawsze tutaj, przez zaproszenie to jest nieaktywne, nie wiem dlaczego, klikamy stwórz i w jednej drużynie pojawia się wasz okręt, a w drugiej możecie sobie wybrać okręty jako boty albo graczy, czyli koledzy wasi pojawią się tutaj. Rozumiecie, o co chodzi. Natomiast jeżeli nie macie kolegów albo chcecie samemu sobie coś sprawdzić, na przykład ja bym chciał sobie sprawdzić, czy tym krążownikiem jestem w stanie w St. Louis pakować przeciwpancernymi pociskami cytadele.
Więc wybieram sobie St. Louis, proszę bardzo. Biorę, żeby nie był uzbrojony i nie był aktywny. Jeżeli chcecie walczyć, to bierzecie, że uzbrojony ma być i aktywny. Ja tego nie potrzebuję, ponieważ chcę sobie tylko postrzelać. I tym sposobem tego St. Louis przerzucam sobie tu, a potrzebuję ich więcej, bo chcę sobie, powiedzmy, poćwiczyć, czyli na przykład 5 sztuk, prawda? Klikacie rozpocznij. Tutaj wam wyskoczy, że drużyny nie są kompletne, bla, bla, bla. To was nie interesuje, bo i tak są nieuzbrojone i nieaktywne te okręty. One będą stały w miejscu jako cele nasze ćwiczebne. I teraz zaraz zobaczymy, na przykład, czy opłaca się używać pocisków przeciwpancernych o kalibrze 155 mm do strzelania w takie okręty jak St. Louis. Okej, słuchajcie, jesteśmy w pobliżu, możecie sobie spokojnie przetestować na przykład torpedy. Pytacie mnie, w jaki sposób zmieniamy cele X-em, zobaczcie. Tutaj przerzucę na tego, teraz X na tego. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o zmianę tego wachlarza rozrzutu torped, to oczywiście trójkę naciskacie, to się zmienia. Proszę bardzo. Puszczamy, zatapiamy, ale oczywiście chcemy sobie postrzelać w tego, na przykład. Proszę bardzo. Trening nadzwyczaj udany. I teraz spokojnie możecie sobie spróbować strzelać, czy będą wchodziły cytadele, czy też nie. Kolejna taka mini podpowiedź. Otóż niektórzy z was strzelają tylko w ten sposób. Prawda? Takie strzelanie odbywa się, kiedy macie naciśnięty klawisz myszy, ten lewy. Natomiast pytania są, w jaki sposób całą salwą strzelić? Odpowiedź jest prosta. Dwuklik, po prostu. Czyli dwa razy szybko klikamy. I strzelacie całą salwą. No i tutaj na przykład sobie sprawdzamy, czy St. Louis łyknie jakąś cytadelę. Nic się nie stało, mimo czterech trafień. Znów nic się nie stało, natomiast trafienia są całkiem niezłe. W ten sposób możecie sobie sprawdzić, które okręty z jakiej amunicji i gdzie dobrze wchodzi. No ale głównie właśnie ze względu na konkursy wam to tutaj przedstawiam. Dodatkowo mogę powiedzieć, że na pewno Akademia Morska musi doczekać się innych materiałów, takich typowo testowo-treningowych. No i wtedy będę potrzebował waszej pomocy, bo nie zawsze z botami wszystko da się zrobić. Prawda? No, widać, że w St. Louis akurat dosyć słabo. Jak do tej pory nie było cytadeli na tyle trafień, przy dobrym celowaniu, chociaż obrażenia są niezłe, ale to oznacza kiepską, o kurczę, to oznacza kiepską przydatność. Jeżeli przerzucimy sobie na haeki. Pamiętajcie, że jeżeli macie przeciwnika pod kątem, wtedy to już haeki są bardzo uzasadnione. Wtedy możecie strzelać mu ponad budówkach. Już są dwa podpalenia. Kurczę. Także sami widzicie te dziadowskie podpalenia, co powodują. Bardzo szybko gościowi życie spada. Dobra, słuchajcie, to tyle chciałem wam przekazać. Żegnam się z wami i do usłyszenia.